z całego serduszka. Chciałem zapytać, co u Was? Co się wydarzyło dzisiaj, tydzień temu, miesiąc temu? Co się wydarzyło w tym roku? Czy Wasze życie się zmienia na lepsze, na gorsze? Czy podjęliście jakieś wyzwania, decyzje? Czy życie zmusiło Was do jakichś zmian? Czy uważacie, że to jest możliwe, czy to jest niemożliwe? Właśnie rozmawiam z wieloma osobami i są tak zakotwiczone i tak mocno w to wierzą, że życia swojego nie można już zmienić, że to już jest wpisane w życiorys, że to jest tak jak budynek, gdzie są fundamenty, dom zbudowany i nie można go przenieść w inne miejsce, bo on już musi tu stać. Ale ty nie jesteś tym budynkiem. Nie masz fundamentów ziemi. Masz nogi, które mogą cię ponieść gdzieś, gdzie tylko chcesz. Kochani, gdzie jest prawda? Czy można coś zmienić, czy nie można coś zmienić? Czy ma się szansę, czy już nie ma się szansy? Czy jest już za późno, bo jesteśmy w jakimś wieku? Czy wiek ma jakieś znaczenie? Czy miejsce, gdzie mieszkamy? Przez chwilę Was z tym zostawię. Ja Wam powiem, co ja uważam. Wszystko można zmienić. Dosłownie wszystko. Ale większość z Was nie wierzy w to, że można zmienić. Ktoś otyły, puszysty uwierzył w to, że on jest taki i on już musi pozostać takim do końca swoich dni. Kiedy lekarz Ci powie, że jesteś chory, to Ty tak szybko w to wierzysz, łykasz, że nawet nie będąc bardzo aż tak chorym, utożsamiasz się z tą chorobą i wierzysz, że ona już jest przypisana do końca Twojego życia. Dlaczego tak jest? Gdzie jest ta prawda? Gdzie jest ta granica? Kto z nas ma rację? Czy Ty, co twierdzisz, że nie można niczego zmienić, czy ja, co uważam, że można zmienić wszystko? I moglibyśmy się tak spierać przez cały dzień, przez cały miesiąc, przez cały rok. Ja będę mówić moje argumenty, Ty będziesz mówić mi swoje. I możemy tak dyskutować i dyskutować. I kto ma rację, kochany, kochana? Kto ma rację? Jeżeli mówisz, że nie można nic zmienić i dajesz mi swoje argumenty i tak bardzo mocno w to wierzysz, to ja Ci przyznaję rację. Nie można nic zmienić. Dlaczego? Bo to jest Twoja prawda. Moja prawda jest inna. Moja prawda jest taka, że wszystko mogę zmienić, czego tylko chcę, o czym tylko pomarzę. Mogę przewrócić swoje życie do góry nogami. Mogę zmienić swoje miejsce zamieszkania. Mogę zbić swoje kilogramy. Mogę wyzdrowieć. Tak, skoro inni mogą i są na to dowody naukowe, jeżeli ktoś ma 1% szansy wyzdrowienia i zdrowieje, jeżeli ktoś jest taką osobą, że stacza się, upada, jest ćponem, narkomanem, że już leży, nie ma dla niego ratunku, a potem dźwiga się z tego wszystkiego i daje świadectwo tego, że można, to ja Ci powtarzam, można. Dlaczego? Bo ja się trzymam tej wersji. Patrzę na osoby, którym się udało. Nie patrzę na osoby, którym się nie udało. Dlaczego się w większości nie udaje? Słaba wiara. Wcale nie mają tej wiary. Nie idą przed siebie. Nie dążą. Nie wytyczają sobie celów. Po prostu ci ludzie odpadną w tym maratonie. Jeżeli ktoś ma tyle wiary, samozaparcia i mocno w to wierzy i tam z głębi serca mu to wypływa, że będzie tak czy tak, to osiągnie sukces. Więc każdy z Was niech sobie odpowie na to pytanie, czy może, czy nie może, można, czy nie można. Kochani, taki prosty przykład. Ja nie daję przykładów kosmicznych. Ja nie zmuszam nikogo do rzeczy, do nieprzeskoczenia. Mam osoby w swoim gronie, gdzie daleko szukać. Mówię, naucz się na rowerku, będziemy jeździć rowerkiem. W moim wieku ludzie, nie umiem, nie będę się uczyła, bo tam kiedyś upadłam i już mam stresa i tak dalej. Kurczę, czy to takie trudne? Dziecko małe się uczy, kolanka pozwija, a mimo to nie rezygnuje. Na samym starcie ludzie już rezygnują, bo rower już jest za trudny. To, co tu mówimy o samochodzie, o innych rzeczach. Ktoś oprócz swojego miasta nie przemieszcza się dalej, bo dla niego już jest problem.
wsiąść gdzieś dalej w pociąg, autobus, pojechać do innej miejscowości. To już jest wielki problem. Stres, nie wiem co, bo sobie nie poradzę. W czym ty nie poradzisz? Kupujesz bilet, wsiadasz w przedział, czy w autobus jedziesz. Kochani, to są takie proste, namacalne przykłady. To co tu mówić już o innych rzeczach, większych, wznioślejszych. I ludzie tak się nauczyli. Bo nie mogę, bo nie potrafię, bo już jest za późno, bo ja się nie nadaję, bo jak to zrobić, bo ugotowanie obiadu to już jest problem, bo ja nie mogę wymyśleć, co ugotować, bo ja się męczę, bo ja to, bo zrobiłam tylko pranie, a jestem zmęczona. Kurczę, mi się wydaje, że ludzie nie wiem, czego się nauczyli. Utożsamili się, bo ja nie mogę, z narzekaniem, z niemocą. Zniewolili się po prostu, swoje mózgi przede wszystkim, bo to tkwi w nas. Nie umiemy walczyć, nie umiemy zawalczyć przede wszystkim o siebie, bo łatwiej nam powiedzieć, że się nie da i później przez rok wiadolić, mieleć to samo w koło i w koło, bo się nie uda, bo się nie da, bo tobie się tak wydaje, bo siam to, wan to jeszcze. I ludzie się męczą. Jak ja słucham, to nie wiem, czy ja jestem na innej planecie, czy ja jestem z innej bajki. No nie, z tej samej planety. Planeta Ziemia, Polska, czasem nawet to samo miasto. No bo ty to możesz, bo ty to. No ale dlaczego ty nie możesz? Dlaczego ty się sam ograniczasz? Dlaczego ty nie wierzysz w swoją moc? Poznaj troszeczkę, na czym polega to wszystko, że jesteśmy energią. Że wszystko jest energią, że wszystko wibruje, że wszystko to, co myślimy, mówimy, przesyłamy, że wszystko to do nas wraca. Nastrajamy się na jakąś tam falę. Częstotliwość, tak jak w radiu, najprościej mówiąc, każdy radio ma. Telewizor, komputer, włączasz jakiś tam program i wyskakuje ci to dokładnie, co wcisnęłeś. Nie wyskoczy ci inny program, tylko dokładnie ten, na który nacisnęłeś guzik. Pomyślałeś o tym filmie, to wskakujesz na ten film. O rozrywce, to na rozrywkę. Dokładnie jest w życiu to samo. Pomyślałeś o smutkach, traumach i tak dalej. Przywołujesz je. Twoje częstotliwości szybciutko wyłapują się tutaj w tym naszym świecie. Bo to wszystko wibruje. Nastawia się na fajne wibracje, przyciągasz fajne wibracje. Jesteś optymista, to gdzieś momentalnie wyrastają ci ludzie na peronie, w sklepie, w autobusie, gdzieś się pojawiają optymiści. Jesteś pesymista, ciągle przyciągasz takie osoby i sytuacje. Brak ci uśmiechu, szczęścia, zadowolenia, dokładnie masz wokół siebie pełno takich ludzi. I potem ci się wydaje, świat jest taki szary, wszyscy są tacy sami. No i chcesz zmieniać co? Świat. Narzekasz, że świat jest taki, owaki, siaki. Kochani, jakby każdy z nas, każdy, zajął się swoją osobą, świat byłby piękny. To jest tak, jak ludzie wyrzucają śmieci. Zauważyliście nieraz do lasu, wszędzie pełno śmieci wywożą. Jakieś stare telewizory rupiecie. Przecież są takie punkty. Nie, do lasu, wszędzie. A potem ty idziesz, patrzysz się, ależ ci ludzie zaśmiecili świat. Tak samo zaśmiecamy świat myślami, słowami, gestami, uczynkami. A później mówimy, jaki ten świat jest niedobry, jacy ci ludzie są niedobrzy. A dlaczego tak jest? I bardzo chcielibyśmy, żeby świat się zmienił. Nie, to ty masz się zmienić. To twoje spostrzeganie ma się zmienić. To każdy z nas powinien zmieniać siebie. Zacznijmy od swojego domu. Nie naprawiajmy swoich domowników. Nie poprawiajmy ich. Po prostu naprawiajmy siebie. Poprawiajmy siebie po to, aby się czuć ze sobą dobrze. Poszukajmy też swoich wad. Przyjrzyjmy się sobie. To, co robimy, mówimy i tak dalej. Na nasze nawyki, przyzwyczajenia. Może one też drażnią kogoś z domowników. Tak samo jak domownicy drażnią ciebie. Wszystko jest takie, że idziemy na kompromis. Tolerujemy pewne rzeczy, pewne odpuszczamy, pewne sobie układamy. Jeszcze z innymi robimy porządek, rozmawiamy. Ale wszystko po to, żeby było fajnie w naszym domu. A przede wszystkim w naszym sercu. Bo jeżeli masz zgodę tam w sercu, uśmiech, zadowolenie, radość, to nawet jak pojawi się jakaś osoba dziś, która ci coś powiedziała, zrobiła, to ty jakoś to przepuścisz, przefiltrujesz, spojrzysz i na chwilę
zastanowi się, ale po co mi to? Ta osoba miała zły dzień, zły humor, po co ja się będę utożsamiać? Idzie sobie dalej znowu ze swoim pięknym uśmiechem. A jeżeli ty jesteś niepoukładany, niezorganizowany, nieuporządkowany, wystarczy, na twojej drodze pojawi się obojętnie kto, nawet zwykły przechodzień, który wszedł niechcąco na ciebie, który zaczął bluzgać, że ty mu weszłeś w drogę, w paradę, że to ty go nie zauważyłeś i już się zaczyna, już są zgrzyty. Jak to wszystko można zniwelować, jak to wszystko można ominąć. Ale kiedy? No właśnie wtedy, kiedy mamy porządek tam u siebie, kiedy się zajmujemy tam swoim wnętrzem. Ja, kochani, tak się podcinałam już od tego zewnętrznego świata, że więcej jestem, jakby można powiedzieć, tam w sobie, w tej mojej szklanej kuli, niż na zewnątrz. To, co na zewnątrz, pomaga mi tylko w niektórych kwestiach, czyli kiedy czuję się fajnie, no to utożsamiam się z fajnymi rzeczami, ze słońcem, z przyrodą, z wypiciem kawy, z fajną rozmową, z fajnymi piosenkami, z czymś, co mi sprawia radość, coś, co mnie uczy, co mnie prowadzi. Ja chwytam się tych rzeczy, które pomagają mi się rozwijać, które pomagają mi zrozumieć wiele rzeczy, a przede wszystkim mnie samą. Jak ja siebie doskonale rozumiem. Dlaczego? Bo wiem, jakie mam potrzeby, pragnienia, marzenia, dokąd dążę. Wiem, co mnie wyprowadzi z równowagi, a co nie. Więc tak jak mówię, slalomem omijam i jadę sobie dalej. Idę sobie dalej, uśmiecham się szczęśliwa. Nawet jak ktoś w danym momencie stoi po mnie, jest jakiś niezadowolony, to ja przeczekam tą minutę, dwie, trzy i idę dalej. Zmieniamy temat, uśmiecham się, niweluję, nie zastanawiam się, dlaczego, po co. Ktoś mi tak powiedział, czy tak, a niech sobie powiedział. Powiedział, za chwilę zapomni, ja zapomnę, idę dalej. Po co mam sobie psuć te piękne chwile, te piękne minuty, ten cudowny dzień? Przecież ja mam go witać, ja mam go żegnać każdego dnia z wdzięcznością, z miłością i cieszyć się, bo życie jest chwilą, to jest krótki moment. Nigdy nie wiemy, który dzień będzie naszym ostatnim. Więc kochani, traktujmy każdy jeden dzień, jak byłby już ostatni, bo nie wiemy, co będzie jutro. I zmieniajmy co? Przede wszystkim siebie. I naprawdę wszystko da się zmienić. I to jest temat taki rzeka, jak to zmienić, co zrobić i tak dalej, i tak dalej. I każdy wie, od czego zacząć i w którym momencie i kiedy będzie na to gotowy i kiedy będzie miał siłę i kiedy w to uwierzy. A jak uwierzysz, to mogę wtedy z tobą pogadać i ci pogratulować, że jednak wszystko można zmienić. I cię bardzo kocham. Całuski ślep. I postaraj się być gotowy. Buziaczki, kocham cię.